śmigać ładnie. Dobra. Generalnie ciśniemy tak. Poziom trudność walki dajemy trudną, czyli najwyższą. Nie wiem, czym jest tryb zdjęciowy, ale to się przekonamy pewnie w trakcie grania. Lecimy z nową giereczką. Zaczynamy grać w nową giereczkę. Miejmy nadzieję, że będzie zajebista, ale jak tak patrzyłem, to wygląda zajebiście. Więc liczę, że gameplay też będzie super. Liczę, że będzie ładnie śmigać, nie będziemy musieli bawić się z tymi z ustawieniami od nowa. Tylko, że wszystko będzie ładnie śmigało, żeby za klatki OBS troszkę zgubił, ale to może dlatego, że cutscenki są zawsze smutne. Jak było Werm? 27 km zrobiłem na rolkach dzisiaj. O! Mam wam głośniej. Światło gasimy, czy zostawiamy open? Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. No to gasimy. Dam troszeczkę głośniej. Dialogi. It's breathing. Ależ dropnęły klatki. Journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. No, widzę, że będziemy musieli chyba troszeczkę jednak uderzyć tutaj w opcje graficzne lekko niższe. Czekajcie, jeszcze możemy spróbować opcji pełny ekran po prostu. To jest możliwe, że też będzie lepiej. Potwierdź. Jak i ona głosy słyszy. Dobra, czekajcie, bo jest troszkę, jeszcze musimy wjechać, może sobie damy na wysoką. Będę czekał. O, już, śmiga. Ona słyszy głosy. Damy jeszcze troszeczkę głośniej może, co? Bo tak wam chyba będzie lekko za cicho. Mi też jest troszkę za cicho, to damy sobie tak do 64. Chyba nie zapisałem. Nie, zapisało się. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. That's not quite true. Some are old. Ale dźwięk jest fajny. Voice over też mi się zaczyna podobać. Już na starcie. Taka opcja psychotyczna też wydaje się spoko. Pojebane w słuchawkach, nie? Kurwa, bo tą gierkę generalnie powinno się grać na słuchawkach. Jest, na samym starcie jest napisane, że gierka ma fazy psychotyczne. Znaczy, inaczej, że była konsultowana z ludźmi cierpiącymi na psychozę i z psychiatrami. I że powinno się grać na słuchawkach. Stereo jest op. Szanuję. A, napisy zasłaniane na it, już sekundę. Rzucę go gdzieś tutaj po prostu może. Będzie kapka lepiej. Chociaż bym powalczył troszeczkę z grafiką. Na przykład dał sobie może... Czekajcie, roślinność damy sobie może niższą. Post-processing.
filtrowania końcowego oraz damy średnią może. Tekstury sobie damy na bardzo wysokie. Cienie damy sobie na wysokie. Powinno być spoko, tak myślę. Żeby obecnie gubił klatek, nie? Holy moly. Co mówicie, żeby roślinność dać na wysoką? Może post-processing generalnie nam trochę gubił klatki, zobaczymy. No zobaczymy jak skończy się intro, nie? Kamerka mniejsza. Ale tu dropnęło klatkami. Jednak dwa pecety to jest magia. Chcecie kamerkę mniejszą, tak? Przeprosić tutaj troszeczkę problemy z... Donate Gold też damy trochę mniejszy, żeby było więcej widać. Dostałem od Donatora gierkę. No klatki troszkę lecą, trzeba będzie chyba... Beduin to kto? Beduin to Windy. Ona w ogóle na kłodzie płynęła. Ale klatki lecą. No, trzeba będzie zmniejszyć te ustawienia. Szkoda, bo gierka wygląda zajebiście. Ale jednak OBS widzę po prostu gubi klateczki na niej, więc trzeba będzie uderzyć chyba mniejsze ustawionka. To jest taka troszeczkę horrorowata gierka, mam wrażenie. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do this. If anyone pushes away a world that conspired to cause so much suffering, there's nothing to go back to and worse to look forward to. Tak, tu roślinność trzeba troszeczkę dać niższą, bo roślinność zabija FPS-y. Maybe you two have a part to play in this story. Tak patrzę chyba, ale zobaczymy jeszcze. Ale nie, dobra, to cutscenka chyba tylko drop. Nie, wszystko dropi, dobra. Tak, roślinność musi być troszkę mniejsza, bo tekstury chcę mieć na najwyższym. No może to trochę mniejsze. Trochę cienie zmniejszymy, tak żeby to płynnie ładnie działało na streamku, nie? You have to take a closer look to see. Why isn't she focusing? She needs to focus now. She needs to use her eyes. She needs to focus now. But how? Ah. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell and your fate. Do not forget my story, Senua. Czy ma trzeba? Your darkness comes from hell. And your fate lies there.
They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Bo to jest celtycka ta... O Jezus. Mitologia. No musimy troszeczkę chyba pojechać jednak po tych ustawieniach dalej. Bo nie podoba mi się to, że trochę OBS klatki gubi. Musimy jednak trochę uderzyć w te niższe ustawienia. Szkoda, bo... Ale ta gierka wygląda całkiem nice, więc... Jezu! Tak, bohaterka ma generalnie psychozę. Fuck. Ale muszę przyznać, że ta gierka wygląda pięknie. Jakbym na bardzo wysokich mógł grać, to naprawdę gra wygląda świetnie. The river of knives across which lies the halls of hell. Place they call. Ależ te FPS-y spadają na kascenkach, no. Czy ona ma jego głowę w tym worku? Kurczę, ta płynność cutscenek, no. Trochę mnie to denerwuje. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved. Tak, cutscenki trochę wariują na tych, bo ogólnie gra chodzi płynnie, tylko cutscenki troszeczkę. Dobra. No, chcesz wyjść z trybu zdjęciowego? Nie. To ja kliknąłem. Pomocy. B. Wyjście. Nie. A, okej, bo to można, dobra, tryb zdjęciowy, okej. Nie, to nie są full detale, to jest na średniej gierka. Tak, jak za dużo razy umrzesz w tej grze, to się save'y kasują, bo wchodzi w postać zgnilizna. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves. No, to jest dopiero intro. The evil ones dwell in Svartalfheim.
The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. Tak, a ja od razu poleciałem YOLO, gram na najwyższym poziomie trudności walki, nie? Więc... będzie ciepło. No, ale podobno żuk to jest według celtyckiej mitologii zrobione. To my tak czytałem. Jakby coś mocno klatkowało, to mówcie. O, teraz klatkuje pewnie jak cholera. Fajny śmiech miała ta kobitka tutaj. U, jakieś bramy piekieł. Może troszkę optymalka gierki też leży. Czekajcie, jakbym wyłączył fałsynkę ewentualnie. Zobaczymy, jak bez fałsynka będzie śmigać. Może być trochę lepiej. A, ta gra klatkuje nawet GTX 1060. Znaczy klatkuje OBS, bo gra nie klatkuje. Nie no, czekajcie, no muszę coś z tym zrobić, no. Triggeruje mnie, jak widzę spadające klatki na OBS-ie. Stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Why aren't you looking for us? Take a closer look. Znaczy, taką runę było otworzyć bramę. O, dobra. Aha, dobra, okay. A ja to muszę... czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja to muszę nacelować i coś kliknąć. Czy ja muszę tego gdzieś tu poszukać? Gra to zajebiście wygląda nawet na niskich detalach, nie? Tak no kappa. Czekajcie, mam tutaj te M-ki. Te znaki, powiedzmy. Jest, dobra, mam. Focus. Look towards the gate.
gate will open. The gate is there. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? It worked. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listened? When everyone else laughed. My people paid a heavy price. Carry my stories with you. Whoa. Together we will make the Northmen feel our fury. To aż pośladki zaciskam. She wants to try to make them go away. Pretend they weren't real. But what good is that? When we are always here. I guess it's the same with heights. You can stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Waiting for you to make that. Of the dead is ruled by the giantess. To może jakiś rzut prawa autorskie czy coś. Nie da się. Gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Wygląda to nieźle, nie? Czy grafa jest naprawdę prawilna? Fight begins. Odblokowane osiągnięcie. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Parę minut temu otrzymałem. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. She can do it. She can do this. Shh. Someone's here. Nie ma tu żadnych hotkey, nic mi tu nie pomaga, siema Siren. Nie mam pojęcia jak się walczy, a to będzie pierwsza walka. Nie mogę umrzeć, bo jak umrę to zgnilizna będzie wchodzić. Że gra ma taką trochę kamerę niepokojącą, nie? Chodzi o odnalezienie chyba jej męża. Daję. Dillion chyba on się nazywa. Tak, bo gada do gracza, nie? Takie strasznie... Wzrok ma też taki jakby na gracza, nie? Mówi jakby do gracza i ma wzrok na gracza. Jest schizowaty jak cholera.
Plus te głosy cały czas, holy shit. Mocna gierka. O! Dobra, how to fight, bo nie mam najmniejszego pojęcia jak walczyć. Ała! Czekajcie, bo to jakieś można szarże robić, ten... Ała! What the hell? Jak ja mam ich pokonać? A, dobra, ja to chyba musiałem przegrać. Żadnego chudu nie ma, nic. Ja nie wiem, ja umarłem? What the fuck? Ja chyba umarłem. Ale FPS-y poleciały. Nie, lol. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Tylko za troszeczkę FPS-y gierka gubi. Bo chciałbym, żebyście mieli piękne, idealne. Każda porażka spowoduje rozszerzenie zgnilizny. Koniec misji. Wszystkie postępy zostaną utracone. Kurwa, faktycznie hardcore trochę. Podoba mi się. Lubię takie gry. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillion taught her. Czekamy Dilliona, który jest, nie wiem, smykiem. The dark rot will grow and soon it will take her soul. Nie, zginąć możesz, tylko zgnizna się rozszerza. Ona zaczyna się od ręki i dochodzi do głowy. Jak dojdzie do głowy, to jest koniec. Umieramy. To nasza postać wygląda tak jak ta, która upadła tam na ziemię. Czyli jest jakaś ograniczona ilość śmierci na grę.
Bo nie ma tu